Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cities Skylines 2. Ostatnim razem powstał tutaj taki mob oraz zajmowaliśmy się też tymi terenami w tej okolicy. Nie przechodzimy jeszcze dalej tam, ponieważ trzeba by coś zrobić jeszcze tutaj na dole. Tak, w tym niebezpiecznym miejscu prosto pod zaporą. No i co ja bym tutaj widział? Takie jakieś osiedle domków. Plus ewentualnie troszkę turystyki. Co ja fajnego znalazłem? O, właśnie, taką dzwonnicę. I myślę, że ona by właśnie pięknie tutaj na tym zakręcie wyglądała. Także zacznijmy może od niej, postawmy ją tutaj. Wygląda to w ten sposób i my się musimy z drogą podłączyć tu. No dobra, spróbujmy w takim razie. Chociaż wiecie co, może zanim ja tu będę robił jakąś drogę, to jednak delikatnie wyrównam ten teren. Nie mówię, że wszędzie, tam może być krzywy, tylko chodzi mi przy samym tym budynku. O, właśnie jakoś tak tutaj. Coś takiego, no a dalej to już może być to wygładzone. Także teraz spróbujmy zrobić coś takiego. Tutaj skręcamy, ale chyba jesteśmy troszeczkę jednak za blisko. Jakoś bym tu odjechał. Dalej 72 metry, to się uda. Nie, tu musi być więcej. 80 metrów, jedziemy tam. 80 na 72. Wiecie co, ja tutaj troszkę pokombinuję i zaraz wam pokażę, jak mi to wyszło. Nawet to się jakoś udało, okej. Pomogłem sobie takimi tutaj dróżkami. Więc taką drogę byśmy tu chcieli, no i w tym miejscu fajnie byłoby też zrobić pętlę tramwajową, ponieważ przypominam, my teraz mamy tutaj taką tymczasową pętlę. Więc z tym, to ja chciałbym podjechać tutaj na koniec i jakoś zawrócić. Właśnie najlepiej, żeby pętla była tutaj przy tym budynku. I może ja to zrobię jakoś tak. Spróbujmy wyjść na przykład z tego miejsca, z taką drogą pomocniczą. To mi jest potrzebne, żeby to wyburzyć. I teraz, tutaj, z tego miejsca, zamiast iść tam w stronę tej wody, to skręcilibyśmy na przykład jakoś tu. Spróbujmy to dać na przykład tak. I trzeba by teraz jeszcze dalej tutaj przejechać gdzieś w tamtym kierunku. Zobaczmy, zobaczmy, coś takiego. Okej, jak to wygląda z daleka? No, nawet nie najgorzej. Tylko tutaj będziemy się musieli zmieścić, bo trochę ten teren jest nierówny. Chyba, że teren sobie po prostu delikatnie wyrównamy. Zaraz to się okaże. No bo gdzie ja tak naprawdę chciałbym się z tym połączyć? No, najlepiej gdzieś właśnie tutaj. Tę drogę zamienilibyśmy na coś takiego. Tylko może bez przyciągania, żeby to było na przykład na środku tego tutaj wejścia. Z tym pojechalibyśmy gdzieś tam. Niech to wygląda w ten sposób. No a to by się musiało jakoś podłączyć właśnie tu. Więc może żebyśmy właśnie tam jakoś niepotrzebnie nie szli do góry, to ja bym złapał jakąś taką wysokość, może raczej końca tej drogi. I teraz tutaj delikatnie to wyrównamy. Okej, coś w tym stylu. No i teraz zobaczmy, czy dałoby się to w ogóle tak zrobić, żeby tutaj były takie betonowe wsporniki. One teraz powstaną? Niestety nie. To wygląda troszkę źle. I w ogóle ten zakręt też jakiś taki krzywy. Może zacząłbym z tej strony. Kawałek taki prosty. Dojdźmy do tej linii pomocniczej i po prostu połączmy jedno z drugim. Czy coś takiego może być? No dobra, chyba lepiej tak naprawdę nie będzie. To znaczy ja bym mógł coś spróbować jeszcze zrobić w tym miejscu, ale to już nie będę wam pokazywał, tylko wam pokażę po prostu jak to wyjdzie. No dobrze, niech to wygląda po prostu jakoś tak. Tej drogi możemy się pozbyć i teraz zobaczmy, jakbyśmy tutaj dali te tory tramwajowe. A może zanim tory, to ja bym w ogóle zrobił z tego drogę jednokierunkową. Może być taka dwupasmowa, ponieważ fajnie by było, żeby na przykład po jednym pasie jechał tramwaj, a po drugim jakoś tam samochody. Przejeżdżamy w ten sposób, tak czy nie? Lepiej będzie w drugą stronę, żeby te tramwaje tam ze sobą jakoś nie kolidowały. Teraz dajemy tutaj taki tor naokoło w ten sposób oraz w ten. Jednokierunkowy tor tramwajowy przydałby się też tu. Tylko skoro my mamy takie tory na tej drodze, to może ja bym ją zrobił na przykład asymetryczną. Niech to wygląda tak. I w takim razie ten prawy pas, to ja bym ustawił, żeby był tylko dla tej komunikacji miejskiej. Czyli tak, 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 do tego miejsca, tylko szkoda, że z tego lewego oni nie mogą jechać prosto, no bo jak to teraz będzie wyglądało? To może w takim razie inaczej, czy ja mógłbym zrobić te tory na lewym pasie? Da się w ogóle takie dziwne rzeczy tutaj robić? Po pierwsze, spróbujmy się pozbyć tego i teraz jakbym najechał gdzieś
tutaj, no nie, to przyciąga albo do tamtej strony w przeciwnym kierunku, albo tutaj na prawy pas. Ja bym chciał mieć te tory na lewym, no ale tak to niestety nie wyjdzie. No dobrze, więc niech to już wygląda po prostu tak, no i gdzie tam chcą, to niech jeżdżą już bez tego bus pasa. No a na tej drodze to damy zwykłe tory tramwajowe. Także teraz pojedźmy może jakoś dalej z tym. Jakiś taki dosyć łagodny zakręt, niech to wygląda powiedzmy w ten sposób i teraz połączylibyśmy tutaj jedno z drugim do tej linii, chociaż ten zakręt może jakoś super pięknie nie będzie wyglądał. Zróbmy to może tak, że najpierw kawałek prosto i dopiero teraz podjedziemy jakoś stąd dotąd. Mam tylko nadzieję, że ta droga jakoś tutaj nie będzie zjeżdżać. Nie, to wygląda dobrze. No i oczywiście na całej tej drodze robimy te tory tramwajowe. I można by od razu zniszczyć te pętle. Tak, ją zniszczymy, tylko wcześniej postawimy jeszcze jakiś przystanek. Gdzie go chcemy? Przy tej atrakcji. Tutaj sobie obiadą, w tym miejscu będzie koniec linii. A co po drodze, to ja jeszcze nie wiem. Na razie bez przystanków. Przenosimy to, niech to idzie na sam koniec, właśnie tutaj. No, a tego można się w końcu pozbyć. Proszę bardzo, mamy tutaj porządek. Co tu jeszcze jest? Jakiś stary przystanek? No to jego też się pozbywamy. Dobrze, także zajmijmy się może jeszcze tym terenem tu. Pierwsze co, jeszcze troszkę wyrównujemy, żeby było prościej to jakoś wygładzić. Przejeżdżamy tędy, tylko tak, żebym czasami nie zahaczył gdzieś o tę drogę. Coś takiego? Tak. Tutaj w środku tej pętli ja bym postawił na przykład taki duży park miejski. Czy on jakoś wygląda? No dobra, jakoś wygląda, chociaż nie podoba mi się jeszcze ta górka tutaj z tyłu. No i jej już nie ma. Pięknie. Poza tym, to chyba ja bym to w środku porobił po prostu jakieś takie chodniki, bo nie chciałbym na pewno tego wszystkiego zabudowywać. Wyjdźmy na przykład jakoś z tego miejsca, spod tego przystanku, tylko czy robimy przejście dla pieszych? W sumie mogłoby się przydać, tylko może w takim razie nie po tej stronie, tylko gdzieś... Chwila, gdzie jest ten przystanek? Tutaj. Okej, dobra, bo przez chwilę myślałem, że mamy go tu troszkę wcześniej. Także w takim razie ja bym to zrobił tak delikatnie przed tym przystankiem. Też, żeby nie było problemów, że mi się tutaj jakiś tramwaj przyblokuje. Dalej, przejeżdżamy sobie może jakoś tak. Później, powiedzmy, że coś takiego, też może być oczywiście z przejściem. No i może jakoś stąd, w stronę tego parku. I na przykład za nim jakoś sobie skręcimy i podejdziemy tutaj do góry. To będzie dosyć stroma ścieżka, no ale wyobraźmy sobie, że tam są jakieś schody. Pozbyłbym się może tych drzew, które tutaj mamy w środku i zasadziłbym jakieś swoje. No i powstało coś takiego, także troszkę takich krzaczków czy tam drzew w jakiejś takiej linii, a trochę pomiędzy tak dosyć losowo. Dobra, przejdźmy teraz do konkretów, czyli może jakieś takie ważne budynki. Podstawówka, tak, to jest na pewno ważny budynek i potrzebujemy tego w naszym mieście mnóstwo. Więc może na przykład gdzieś tutaj, przy tej prostej drodze, coś takiego mogłoby być. Od razu, szybko, wchodzimy tutaj, dostawiamy taką dobudówkę. Klinika dziecięca też może być, tam na przykład gdzieś na tyłach oraz jakiś plac zabaw. No i oczywiście też wybieramy dzielnicę, gdzie to ma działać, czyli to ma wyglądać tak. Ja tutaj też coś muszę poprawić, tak. Chociaż to są w większości biura, no dobra, parę domków jeszcze tu, więc żeby oni też mogli chodzić do tamtej szkoły. I tak naprawdę teraz to najlepiej byłoby wyznaczyć taką nową strefę tutaj na dole, żeby to jednak jakoś oddzielić. Tylko że jak ja to zrobię, to znowu będę musiał wszystkie te budynki, które mamy w tych strefach, przepisywać do tego, co jest na dole. Trochę mi się ten pomysł nie podoba, więc ja po prostu przeciągnę tę strefę. To też nie ma raczej takiego wielkiego znaczenia, poza tym, żeby to było fajnie podzielone. No bo jakichś oddzielnych przepisów to ja chyba tu nie będę robił, więc niech to już będzie jako to nowe miasto. Dobrze, poza taką szkołą wejdźmy może w kategorię zdrowia i postawilibyśmy też jakąś klinikę. Myślę, że to by mogło być tak prosto przy szkole, chyba że inaczej. Zrobimy na przykład jakiś przejazd. Właśnie, właśnie, to może być dobre. Podjeżdżamy tam, klinikę damy tu. Może ona być nawet trochę dalej od głównej drogi, chociaż może nie aż tak daleko, bo tamten teren nie wygląda zbyt pięknie. Coś takiego? No powiedzmy. Jest prawie dobrze, tylko jeszcze coś bym spróbował zrobić z tym. Okej, od razu lepiej. I żebym nie zapomniał, klinikę trzeba też przypisać do tych dzielnic. Wszystkie te trzy.
Tak w ogóle, to ta strefa tutaj przemysłowa też się nam troszeczkę rozrosła, więc niech ona nawet zahacza jakoś o tego mopa. Teraz, postawiłbym może jakieś strefy. Tutaj przy tej klinice to ja bym chciał mieć jakieś sklepy, tylko widzę, że jest problem z tymi kratkami. Czy te kratki są może do tamtej drogi? Chwila. Zobaczmy, spróbowałbym coś takiego przeprowadzić, ale nie, one są niestety do tego. Serio? Dwie kratki nawet się nie zmieszczą? W takim razie ja bym tę klinikę przeniósł. Kawałek dalej, teraz będziemy mieli dwie kratki. Dalej niestety, a może mamy, chwila, a może mamy nawet więcej, trzy, tak, teraz mamy trzy kratki. Czekajcie, ja to jeszcze sprawdzę. Przenieśmy to tam, gdzie to było wcześniej, czyli tu, bo może ja się po prostu pomyliłem. Tak, tutaj cały czas były dwie kratki, okej. Tylko to najprawdopodobniej robi się w europejskim? Nie, w amerykańskim. No i bardzo dobrze. Pozbądźmy się jeszcze tego i właśnie parę tych sklepów tutaj chciałbym mieć. Później, w takim centrum, dajmy też jakąś skrzynkę pocztową, może na tej bocznej uliczce, żeby tutaj się czasami nie zatrzymywały te furgonetki na głównej. Internet, będzie tutaj zasięg, oczywiście, mamy serwerownię, mamy taki duży maszt kawałek dalej, więc to tam jest. Dalej, wziąłbym jeszcze taką wąską drogę i spróbował wyjechać na przykład jakoś tędy. Raczej szerszej nie potrzebuję, tutaj w okolicach to i tak będą tylko jakieś domki. Tylko zanim jakieś domki, to ja bym chciał jeszcze postawić jakiś park może tutaj przy tym skrzyżowaniu. I wcześniej stawiałem taki duży park miejski. Duży plac, nie, to jest za duże. Ale duży plac zabaw to nawet nie jest aż taki duży, więc niech on będzie tutaj. No a poza tym placem zabaw to też bym chciał, żeby mogli sobie tutaj na przykład podjechać, zostawić gdzieś samochód, więc może przy placu zabaw jakiś parking. No właśnie, tak żeby w centrum było gdzie zaparkować. Jeszcze żebym nie zapomniał, tutaj oczywiście potrzebny nam jest przystanek, więc prosto na przykład przed wejściem do szkoły. Jeden oraz drugi, to przesuwamy oraz przesuwamy sobie to. Obok tego parkingu prowadzimy taką prostą drogę. Tutaj mamy taki delikatnie krzywy teren, więc może ja bym poszedł mniej więcej za tymi liniami. Zrobimy coś takiego. Dalej, czy będziemy się budować jeszcze niżej? No, myślę, że jeszcze jedna droga by mogła być przed tą rzeką. Także jakoś może z tego miejsca tutaj zakręcimy też właśnie mniej więcej do tych linii w ten sposób. No dobrze, nawet to jakoś bardzo nie zjeżdża. I właśnie, zależy mi na tym, żeby tutaj te domki były dosyć duże. Nie oszczędzamy jak tam w niektórych miejscach, że tylko na trzy kratki. Serio, to ma być bogate osiedle. Także niech tu mają duże ogrody. To wszystko oraz przy tej drodze też te wszystkie kratki do zaznaczenia. Może ja to po prostu poklikam jakoś tak. Dalej. Czy tutaj też chcemy mieć domki? Mogą być, to znaczy na pewno przy tej drodze tak, a jeśli chodzi o tę drogę główną, to ja bym to może zrobił jeszcze w ten sposób. Parę biur, gdzieś tutaj właśnie w centrum, też by mogło być. I może poza takimi dużymi sklepami, to ja bym dał też coś mniejszego. Tutaj, no i powiedzmy, że na razie tyle wystarczy. A czy idziemy jakoś dalej z tymi drogami? No ten teren robi się chyba taki troszkę bardziej stromy. Tak w ogóle tutaj też to wygląda tak niezbyt przyjemnie. Może w takim razie ja zabiorę wam troszkę tych kratek. Będą mniejsze te ogródki, a dzięki temu będzie się dało to jakoś pomiędzy wygładzić. Tutaj też wymaszmy to oraz wymaszmy to. No i zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Czekając, aż to wszystko się wybuduje, to ja bym przeszedł może jeszcze na drugą stronę tej szkoły. Tutaj też wjeżdżamy z taką drogą, przyciągniętą do budynku. Przejeżdżamy jeszcze kawałek dalej oraz trzeba by zrobić jeszcze na przykład drogę jakoś na przykład w tym miejscu. Jedziemy prosto i możemy tak naprawdę podłączyć się nawet do tej głównej drogi. Tylko nie potrzebujemy tyle tych przejść, pozbądźmy się może tego krzywego. Tutaj też raczej bez tylu przejść, zostawiamy to przy szkole. No i teraz robimy to tak. Za szkołą myślę, że mogą być takie biura na cztery kratki. A poza tym, no to tak naprawdę jak najwięcej tych domków. Zaznaczamy to wszystko, co mamy tam z tyłu. Tylko wy się budujecie do tej drogi. Nie. Niech to już będzie wszystko do jednej, czyli do tamtej. Zaznaczamy to. Teraz burzymy i możliwe, że jeszcze coś się tutaj zmieści. Wybórzmy, niech to się wybuduje jeszcze raz. Dalej, tutaj też domki się pomieszczą, to znaczy one na pewno będą na trochę krzywym terenie, chyba że zrobimy to tak. Tam, gdzie się zmieszczą większe, mogą być. Potem coś takiego, tu coś mniejszego, żeby bardzo nie psuć tego terenu, tak oraz na przykład tak.
A w czymś takim jednym, no to niech jeszcze jakiś kiosk czy tam sklepik stoi. Żeby tutaj wszędzie nie były tylko takie zwykłe budynki, to postawimy jeszcze na przykład jakiś kort tenisowy. On może być na przykład prosto za tymi domkami, to znaczy z jedną kratką przerwy. O, tak będzie najlepiej. Tutaj to zmieściłby się jakiś chodnik. Niech on przechodzi na przykład tak przez środek prosto i łączy się jakoś do tamtej drogi, tylko już bez przejścia. Później możemy podejść jeszcze jakoś w to miejsce oraz na przykład też prosto za tym kortem i do głównej drogi. No a tak się jeszcze zastanawiam, czy tu będę dawać takie zwykłe domki. No, ta droga jest żółta. A czy ja bym tutaj na przykład zmieścił taką remizę strażacką? No ona niestety jest troszeczkę za duża, ale zmieściłaby się na przykład kawałek dalej. Okej, tu może być, bo jednak chciałbym jak najmniej domków przy głównej drodze. No ale w takim razie tu, to ja nie wiem, więcej sklepów? Znowu mi będziecie pisać w komentarzach, że za dużo sklepów. Fabryki no nie postawię. Biuro? No w sumie dobra, centrum niech tutaj przyjeżdżają do pracy, w sensie centrum tego osiedla. Także niech to będzie w ten sposób, a sklepik to ja mogę postawić na przykład jakiś taki mały przy remizie. Te tereny to może już zostawimy sobie zielone, a naprzeciwko tej przepompowni też by trzeba coś zmieścić. To znaczy ja bym to zrobił tak. Przy tej drodze to mogą być jeszcze domki, tylko w takim razie musimy się pozbyć po prostu tych kratek stąd, no i pięknie. Tu jeszcze można się wprowadzać, tego się pozbywamy. No a w pozostałych tych pustych terenach to zasadzimy jakieś właśnie drzewka czy tam krzaczki. Także ten sektor mamy gotowy. Zobaczmy, co by jeszcze można zrobić za tą szkołą. To znaczy na pewno już tutaj nie chcę drogi, na pewno nie chcę jakichś budynków, ale jeszcze takie przejście mogłoby się tutaj zmieścić. Najlepiej tak, żeby nic nie wyburzyć. O, właśnie tak. I tutaj byśmy przeszli dalej, chociaż widzę, że ja to zacząłem tak troszeczkę krzywo. Jeszcze raz, równo przy tych kratkach, ewentualnie kawałek dalej, a potem będziemy się martwić, jak to tam podłączyć. Dojeżdżamy jakoś tak dotąd. Łączymy się z końcówką tej drogi. Oraz musimy jeszcze przejść delikatnie tak. I tak w ogóle widzę, że ta klinika podłączyła nam się tutaj takim przejściem do chodnika. Idealnie, tylko że to jest po prostu bez sensu. Wchodzimy do góry tylko po to, żeby potem zejść na dół. Nie, także ja może się tego pozbędę. Aha, tylko że musiałbym się teraz pozbyć całego tego. Może wcześniej ja bym na przykład spróbował jakoś delikatnie to wyrównać. Zejdzie wtedy ta ścieżka troszeczkę niżej. Chyba niestety nie. No cóż, także wyburzamy i wstawiamy ją tu jeszcze raz. To się znowu połączyło i łączymy się z tym. Teraz powinno być troszkę sensowniej. Wiadomo, trochę tutaj podchodzimy do góry, no ale to jest już coś innego niż po prostu takie schody do góry, tylko po to, żeby potem zejść. Jeszcze tylko poprawię na przykład tę końcówkę. Dobra, to możemy zostawić. No i tutaj w środku też chyba po prostu zasadzę drzewa. Okej, drzewa mamy. Przechodzimy w takim razie jeszcze tutaj. To miałem niby jakoś wygładzić, tak? Zacząłbym może od wyrównania delikatnie tego terenu za tymi domkami, tak żeby to tam właśnie tak delikatnie wystawało. Oraz z drugiej strony trzeba by zrobić to samo, chociaż ja się obawiam, że tutaj nie będzie aż tyle miejsca. No i teraz takim najmniejszym pędzelkiem jakoś to wygładzić i możliwe, że to nawet jakoś tutaj wyjdzie. Teraz niestety nie zobaczymy, jak to wyszło, ponieważ jest zima, ale miejmy nadzieję, że będzie chociaż troszeczkę lepiej. No i tak nie zmienimy tego, że po prostu te domki są wyżej od tamtych. No ale tak też może być. Dobrze, także idźmy dalej w tamtym kierunku. Wziąłbym po prostu tę taką wąską drogę i podłączymy się może, no nie wiem, gdzieś do tego, czy tego się w ogóle pozbędziemy? Zaraz zobaczymy. Zacznijmy może stąd. Przejedziemy na przykład tak właśnie po tej linii i teraz zobaczmy może, jakby to w ogóle wyszło, gdybym ja chciał tutaj jedno z drugim połączyć. Coś takiego oraz coś takiego. Jesteśmy dosyć blisko rzeki i tutaj też jest taki dosyć nierówny teren, więc ja się obawiam, że nic ciekawego tutaj po prostu nie postawię. No ale dobra, w takim razie jakbyśmy zakończyli to? No nie wiem, jakimś na przykład małym rondem. Ciekawie by to wyglądało, ale niestety jesteśmy za blisko tego budynku, więc to się też nie zmieści. Ale właśnie, jeśli chodzi o takie małe ronda, to można by je stawiać na przykład jakoś tutaj na końcach. Tak, żeby właśnie było jak zawrócić, a nie, że po prostu ta droga się tak dziwnie kończy. Troszkę domków ucierpiało, no ale trudno. No a jeśli chodzi o te okolice, to ja może bym to zrobił jakoś tak. Przejedziemy sobie na jakimś takim zakręcie tutaj, minus 2,2%. Później na przykład jakoś kawałek prosto, powiedzmy, że jakoś dotąd i teraz by się może jakoś to sensownie połączyło. Tak oraz tak.
No dobrze, dobrze, chyba lepiej będzie. No i trzeba by coś jeszcze zrobić z tą drugą drogą, czyli z tego miejsca wyjeżdżamy. To może być tak naprawdę prosto. Tutaj też jest równy teren, więc to akurat fajnie może wyglądać. Tylko czy idziemy dalej prosto, bo zbliżamy się coraz bliżej do tej głównej drogi. Może zrobimy coś takiego. Dojedziemy jeszcze dotąd i tu by się zrobiło jakiś na przykład wjazd. Łączymy się z tamtą drogą oraz zjeżdżamy gdzieś tam na dół. Niech to będzie połączone tak. A w tym miejscu ten teren jak wygląda? Coś tu jest krzywo, ale myślę, że domki mogłyby się pomieścić. Tylko już nie z tego miejsca wychodzimy z tą drogą, tylko na przykład jakoś tu. A może nawet kawałek dalej? Z tego miejsca? Okej, niech tak będzie. Ja bym może jeszcze się podłączył do tego skrzyżowania, co wy na to? Niech tych połączeń będzie jak najwięcej. I teraz jeszcze idziemy sobie tak oraz tak na takim zakręcie. No dobrze, także chyba siatkę ulic mamy już tutaj gotową. Także jak ja bym to teraz widział? W środku to na pewno wszędzie domki. Nad jakimiś sklepami czy tam biurami to się będziemy zastanawiać w okolicach tej atrakcji. Tutaj wszędzie domki. Później domki pod mostem, a pewnie niech będą. Domki, więcej domków. Tutaj to ja bym to zrobił troszkę inaczej, jednak kontynuujmy ten motyw, który już mieliśmy tam. Chodnik tędy oraz potrzebujemy go też w tym miejscu oraz w tym, żeby te kratki przeskoczyły do tamtej drogi. Teraz to możemy wypełnić oraz to możemy wypełnić, a tych rzeczy się pozbyć. Tutaj może bym już tego nie dawał, ponieważ jak widzicie ten teren jest dosyć krzywy, ale tak naprawdę tutaj na górze to mogą się jeszcze budować. Proszę bardzo. No a w tym miejscu jak to wygląda? Budujecie się do tej drogi? Okej, niech będzie troszkę odmiany. Później, całe to w domkach, Tutaj trochę mi się te kratki nie podobają. Niech to jednak będzie równe. Tak i niech to się na pewno do tego nie przyczepi. Zamalujmy to, pozbądźmy się tego i zamalujmy to jeszcze raz. Tego się pozbywamy. Teraz, co robimy tutaj? Na pewno chciałbym jakieś sklepy, ale może nie jakieś super duże. Po prostu coś takiego. Dalej, zaznaczmy sobie też to. Tak dosyć głęboko, pewnie. Tak może być. Później, obok przystanku tramwajowego, tutaj jak wysiadają też, żeby sobie coś mogli kupić. Na tym skrzyżowaniu oczywiście też. Jakby co, to nie jest tak, że te sklepy to są dla tych mieszkańców, tylko też dla tych turystów, jakieś pamiątki i tak dalej. No i przy tym niby rondzie to ja też bym dostawił chyba jakieś sklepiki, ale raczej takie małe. Tutaj może już nic, a właśnie, a co my zrobimy przy tej głównej drodze? Czy ja tu chcę domki? Wyjdzie na to, że pewnie tak będzie. Ale może jeszcze zanim domki, to postawilibyśmy jakieś biuro tutaj na skrzyżowaniu. To może być i może damy jeszcze jakieś biuro, o, przy kolejnym skrzyżowaniu. Takie pojedyncze dodatkowe budynki. A skoro mamy już tą siatkę ulic, to ja bym może jeszcze dostawił jakieś przystanki. Także na pewno chciałbym coś takiego tutaj, właśnie przy tym biurze. Raz oraz dwa. To sobie przeciągamy. Tutaj oraz to tutaj. Dalej to już raczej nic, a wcześniej na przykład przy tej przepompowni i przy wejściu na to osiedle, no teoretycznie mogłoby być. Dajemy tutaj oraz tutaj, po dwóch stronach tego skrzyżowania. No i te linie też już zmodyfikowałem. Także co jeszcze możemy w tych okolicach zrobić? A postawmy może jeszcze jakąś skrzynkę pocztową tutaj na końcu oraz gdzieś na tym osiedlu. Do tego, może żeby tutaj nie były same domki, to spróbujemy postawić jakiś policjantów, chociażby taki mały posterunek policji. On by mógł być właśnie tutaj prosto pod tym mostem. Coś tu jeszcze można dodać? Dobudówka garażu? A proszę bardzo, niech to od razu będzie troszkę lepsze. Tylko ja bym to może trochę przesunął, bo wy tu macie taki wjazd, a kawałek dalej jest skrzyżowanie. Przestawiłbym to dosłownie krateczkę dalej. Okej, i teraz można prosto ze skrzyżowania tam wjeżdżać, no a tutaj to już tak naprawdę bez znaczenia. No to skoro mamy tych policjantów, to ja bym też postawił może troszkę więcej biur. Niech one tak się ciągną do końca tego posterunku oraz jeszcze może jakiś drobny sklep. No to co teraz? Czy ja te wszystkie tereny zadomkuję? Nie, nie będę ich domkował. Zostawmy też może trochę zieleni. Nie wszystko musi być zabudowane. Tutaj, przez środek, taka ścieżka, zakręcimy sobie jakoś i podchodzimy na przykład jakoś do tego miejsca. Proszę bardzo, coś takiego. Dalej, może stąd, tylko zróbmy jednak przejście dla pieszych, za tymi sklepami. Czyżby się kratki popsuły? Chyba tak. No niestety, tak to działa. Przechodzimy jeszcze tędy oraz na przykład jakoś w to miejsce.
No i między tymi sklepami może być z przejściem, łączymy się jakoś tak. Jeśli jeszcze chodzi o takie chodniki, to może byśmy zmieścili coś na przykład tutaj. No zobaczmy. Między tymi domkami, najlepiej nie niszcząc ich. Czemu tak? Aha, bo kratki przeskoczyły mi do tamtej drogi. Zaraz to poprawimy. Już, pozbywamy się tych kratek, i niech te domki będą po prostu jakoś tam. Tu jeszcze coś trzeba pomóc, pozbyć się tego, okej. To przeskoczyło, no a tutaj widzę, że ta ścieżka i tak zepsuła mi ten domek. Ale jak robię to tu, to nie widać, żeby miało się coś zepsuć. Okej, teraz się nie zepsuło. Także nie wiem, o co wam tam wcześniej chodziło. Dziwne! Podłączam się do tego, nic się nie psuje, podłączam się do tamtej drogi, wtedy się psuje. W takim razie jeszcze raz, tutaj robimy przejście, a tutaj bez przejścia dla pieszych. No dobra, i teraz wszystko działa. No a czy uda mi się coś zrobić jeszcze w tym miejscu, między tymi domkami i dalej na przykład jakoś chciałbym podejść tam, tylko tak, żeby nic nie zniszczyć. Nie mam pojęcia, czy coś takiego w ogóle mi się uda. Dojeżdżamy dotąd i niestety domek się zniszczy. No ale dobra, w tym miejscu to już nie musi go być. No i ja bym się w takim razie też pozbył tego, bo to jest na takim krzywym terenie. Tutaj to po prostu damy jakąś roślinność. Później idziemy jeszcze tu i w sumie to byłby bardzo dobry pomysł na przykład połączyć jakoś te ronda. Tylko oczywiście bez przejścia. Wyjdźmy może jakoś stąd, na takim zakręcie i tutaj idziemy do góry. Dalej, może to iść tak naprawdę w miarę prosto. Może tu powstać nawet jakieś przejście. Nie wiem, czy ono powstało. Chyba nie. No trudno, tak naprawdę to nie jest najważniejsze. I próbujemy się podłączyć jakoś do ronda. Coś nie za bardzo. Jeszcze raz, oddajemy tutaj takie rondo i możliwe, że trzeba się podłączyć jakoś od boku, a nie z tej strony? Halo, o co chodzi? Aha, bo tutaj też się nie podłączyliśmy. No dobra, to jest ciekawe, nie da się podłączyć do ronda. To znaczy ciekawe, ale słabe. W takim razie to będziemy się musieli chyba podłączyć gdzieś, no tutaj, tak. Ten chodnik będzie musiał wychodzić tędy. Tego się w takim razie też pozbywamy. No i teraz spróbujmy to jakoś połączyć jedno z drugim. Czyli tak oraz tak. Okej. No i w tym miejscu będzie trzeba to zrobić bardzo, bardzo podobnie. Czyli wyjdźmy sobie stąd na jakimś takim zakręcie. I co, łączymy się po prostu tutaj? Czy to ma wielki sens? Chyba nie za bardzo. To jak już coś, to podejdźmy prosto do tej drogi, a jeśli chodzi o połączenie z tamtym, gdyby stąd ludzie chcieli zejść na dół, to ja wam proponuję na przykład jakoś tak, ale tu jest zbyt stromy spad, więc może inaczej, skręcimy sobie tędy i teraz do tego chodnika. Dobrze, tak już może być. No i poprawimy może jeszcze tę nierówność, którą mamy tutaj. W tym miejscu to nie musi być takie strome. No a to wygląda mniej więcej tak jak przedtem, ale tego już nie zmienimy. No dobrze, także ja teraz spróbuję zasadzić jeszcze trochę drzew w tych pustych miejscach oraz zastanowię się, czy coś jeszcze by mi się tutaj nie zmieściło z budynków. Mamy zieleń i ja mam taki pomysł. Po prostu w takich pustych przestrzeniach to ja bym wstawił jakieś parki, czy to sportowe, czy zwykłe. Basen miejski. O, to jest dobry pomysł, tylko że to akurat nigdzie mi się tutaj nie zmieści. No ale taki basen to może być na przykład jakoś po tej stronie. Gdzie się zmieści? O, może na przykład przy tych sklepach, gdzieś przy szkole. To by było jedno. Później, może takie mniejsze rzeczy. Kort tenisowy już mamy. Siłownia na świeżym powietrzu? A pewnie. Coś takiego mogłoby tutaj być, może na przykład na tym narożniku. Dalej, skatepark. Dajemy to w centrum, niech tutaj też właśnie przy szkole, żeby dzieci miały blisko. Takie boisko do koszykówki, no to nie wiem, tu gdzieś dajemy, zobaczmy, jakby to wyglądało. Tak naprawdę może być, tylko ja bym jeszcze to jakoś urozmaicił, na przykład dodając jakiś taki mały park obok, żeby to było takie powiedzmy wspólne. Tylko spróbujmy to dać może bez przyciągania i tak troszkę dalej od ulicy, bo to i tak się podłączy, nawet jak damy to trochę dalej. O, taki park to przecież może być nawet w takiej odległości. Postawimy go w takim razie w ten sposób, a to boisko to ja bym też na przykład dał troszkę dalej, niech ono stoi jakoś tak. No i to też się pięknie tutaj połączy. W takim razie to ja jeszcze bym tutaj zrobił może jakieś przejście pomiędzy tymi budynkami. Zmieści się? Okej, to się zmieści. Przechodzimy sobie tak. No a pozostałe tereny to już po prostu zostawmy takie zielone. Niech tu sobie rosną jakieś drzewa, krzaczki. Nie wszędzie musi być coś wybudowane.
Zobaczmy jeszcze, jak to tutaj wygląda. No fajnie. I te takie właśnie dwa większe sklepy, jako takie centrum handlowe. Jeszcze tak myślę, że obok tej dzwonnicy można by coś ozdobić, ponieważ tutaj mamy tylko taki trawnik. No, chociażby, żeby były takie krzaczki w linii. No i teraz to wygląda dużo, dużo lepiej, właśnie z taką roślinnością. To będzie wszystko na dzisiaj, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak było, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, no i do następnego razu. Pa, pa. Cześć, cześć.